Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi Muzeum Podkarpackie w Krośnie kupiło archiwum zamku Kamieniec. Krośnieński holding komunalny zakończył największy program inwestycyjny w historii spółki. Uczniowie Jasielskiego Ekonomika zajęli pierwsze miejsce w ogólnopolskim turnieju ekonomicznym. Muzeum Podkarpackie w Krośnie kupiło archiwum zamku Kamieniec od rodziny Starowiejskich. Zbiór liczy blisko 4600 dokumentów. Najstarsze pochodzą z pierwszej połowy XVI wieku. Z zasobów archiwalnych korzystał hrabia Aleksander Fredro przy tworzeniu komedii Zemsta. Ta kolekcja jest bezcenna w gruncie rzeczy, ponieważ takie zbiory zdarzają się w Rzeczpospolitej obecnie bardzo rzadko i występują w niewielu archiwach. Są to naprawdę bardzo cenne, ponieważ przedstawiają historię wielkich rodów polskich, a nie tylko rodów przynależnych do nich dóbr. Czyli tu w tym przypadku kilkunastu miejscowości, gdzie można z tych dokumentów wyczytać ich historię, poznać nazwiska mieszkańców, poznać relacje ekonomiczne, spory różnego rodzaju, rozstrzygnięcia sądowe i tak dalej, i tak dalej. To jest też historia Rzeczypospolitej, a więc na bazie tych drobnych spraw, tych średnich spraw poznajemy też historię Polski. Dokumenty powstały w okresie od 1528 do 1873 roku. Przez kilkaset lat były pieczołowicie przechowywane na zamku Kamieniec. W 1787 roku zbiór trafił do dworu w Krościenku Wyżnym, skąd w 1900 roku został przeniesiony do majątku w Bratkówce. I tam one leżały spokojnie do 1942, kiedy to właśnie dwór w Bratkówce został zajęty przez wojska niemieckie. I wówczas ten zbiór, aby nie został utracony, został wywieziony do Drzykonia, do nauczyciela Jana Cebuli, który ten zbiór ukrył. Z ukrycia został on dopiero wydobyty w roku 1950, przyjęty do Sosnowca i w 1960 roku do Warszawy, gdzie właśnie stanowił właśnie własność rodziny Starowiejskich, a jego ostatnimi właśnie właścicielami był Kazimierz Starowiejski i ksiądz profesor Marek Starowiejski. Dokumenty z XVI i XVII wieku były inspiracją dla Aleksandra Fredry przy tworzeniu komedii Zemsta. One dotyczą dokumentów ze sporu spraw granicznych między rodziną Firlejów i Skotnickich. Mam tu na myśli Piotra Firleja i Jana Skotnickiego. Te wydarzenia były inspirowane później przez Aleksandra Fredrę w komedii Zemsta. W jaki sposób Fredro wszedł w posiadanie tych dokumentów? Aleksander Fredro ożenił się z Zofią z Jabłonowskich i otrzymał w posagu zamek Kamieniec i tutaj odnalazł te dokumenty i w ten sposób je wykorzystał. Piotr Firlej był dalekim pierwowzorem Cześnika, Jan Skotnicki rejenta. Archiwalia są w bardzo dobrym stanie. W większości zostały sporządzone w języku łacińskim, dlatego wymagają przetłumaczenia i opracowania. Krośnieński holding komunalny zakończył największy program inwestycyjny w historii spółki. Modernizacja i rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów przy ulicy Białobrzeskiej trwała 4 lata i kosztowała ponad 105 milionów złotych. Efektem jest nowoczesne, w dużej mierze zautomatyzowane oraz neutralne dla środowiska regionalne centrum odzysku odpadów. Dzisiaj przetwarzamy więcej odpadów, ale w szczególności poprawiliśmy odzyski surowcowe i materiałowe z odpadów. Hermetyczna kompostownia wybudowana w ramach też tego projektu, też bardzo dobre doświadczenia mamy z kilku miesięcy już pracy tej instalacji. Tutaj całość procesów biologicznych jest realizowana w zamkniętych hermetycznych halach i całość tego powietrza po tych procesach jest oczyszczana i można powiedzieć, że wyeliminowana. Zachowaliśmy uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Na terenie instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów powstał także nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów. Obiekt został uruchomiony w ubiegłym roku. W ciągu 12 miesięcy z jego działalności skorzystało ponad 20 tysięcy osób. Od 2006 ciągle doskonalimy się w zagospodarowywaniu odpadów, a dzisiaj to, co jest już otwarte, uruchomione i wdrożone, no to jest już górna półka, jeśli chodzi o urządzenia do segregacji i przetwarzania odpadów. To mamy, co chcieliśmy i to jest najważniejsze, że chronimy środowisko. Projekt realizowany był w ramach współpracy 28 samorządów, które zawarły stosowne porozumienia z gminą Krosno i na ich mocy powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami.
My od samego początku żeśmy tutaj kibicowali panu prezydentowi w samorządowi miasta Krosna, spółce MPGK Krosno, że rzeczywiście ta inwestycja to była taka sztandarowa inwestycja wychodząca nawet dekadę do przodu. Ci panowie właśnie pomyśleli o nas, o wszystkich samorządowcach z tego regionu południowego i dzięki tej determinacji, uporowi, pracowitości, odpowiedzialności za tą gospodarkę, bo jeszcze 10 lat temu nie było takiej tendencji, nie było takich problemów z gospodarką odpadami i wzięli rzeczywiście w opiekę te wszystkie samorządy. Tak naprawdę to jest obszar z 350 tysięcy mieszkańców. To jest nieco, tak powiem, w skali roku, bo to lepiej się zorientować, to jest ponad 40 tysięcy ton odpadów i tutaj jest dzisiaj można powiedzieć około ponad 30 tysięcy to są odpady jeszcze zmieszane, ale tutaj w tej strukturze to się zaczyna zmieniać na korzyść odpadów selektywnych, bo one pozwalają uzyskać lepsze odzyski surowcowe. Na realizację przedsięwzięcia Krośnieński Holding Komunalny otrzymał dotacje z funduszy europejskich w wysokości 57 milionów złotych. Poza dofinansowaniem unijnym projekt realizowany był w oparciu o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości blisko 19 milionów złotych. Sukces uczniów Jasielskiego Ekonomika. Pięcioosobowa reprezentacja pod kierownictwem pani Joanny Hędzel zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim turnieju ekonomicznym i zgarnęła 20 tysięcy złotych. Tak naprawdę była to ogromna radość. Na początku nie mogliśmy w ogóle w to uwierzyć, że nam się udało, ponieważ rywalizowaliśmy tak naprawdę ze szkołami z największych miast w Polsce. I tak, bardzo duża duma, ekscytacja. Sukces na Bank to ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii. Jego organizatorem jest Fundacja Bitmasters. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 265 drużyn z całej Polski. Zabawa podzielona była na etapy. Pierwsze dwa etapy były przeprowadzane przez platformę i składały się z testu online, który zawierał 40 pytań. 40 pytań, a ćwierćfinały, półfinały i finały odbywały się już w telewizji. Finał to były naprawdę duże emocje, ale bardzo fajne, przyjemne. Był stres, ale też trochę nas to mobilizowało. Uczniowie do udziału w teleturnieju przygotowywali się przez kilka miesięcy, głównie w domu, ponieważ zakres tematyczny wychodził poza program nauczany w szkole. Do programu przygotowywaliśmy się w ten sposób, że na pierwszych dwóch etapach podzieliliśmy się różnymi zagadnieniami, całym materiałem na różne części. Jak dowiedzieliśmy się, że przeszliśmy do etapu telewizyjnego, postanowiliśmy, że cały materiał jakby postaramy się przyswoić każdy z nas. Szacowanie było strasznie trudne. Trzeba było podać dokładne liczby właśnie z dużą liczbą miejsc po przecinku. Ja na początku, prawda, miałam taką nutkę nadziei, że wygrają, bo wiem, że młodzież jest bardzo zdolna i bardzo dużo czasu poświęcili na przygotowanie się do konkursu. Zwycięstwo uczniów w konkursie Sukces na Bank w skali ogólnopolskiej jest oczywiście bardzo znaczącym wskaźnikiem. Świadczy o tym, że szkoła uczy zgodnie ze współczesnymi trendami, że ta nauka jest nowoczesna, praktyczna i odbija się to także na wynikach egzaminów zewnętrznych. Zwycięstwo, no w tamtym roku czwarte miejsce, jest oczywiście też powodem dla satysfakcji zarówno dyrektora, jak i nauczycieli szkoły. Zrekonstruowana XVIII-wieczna synagoga z Połańca jest już dostępna dla odwiedzających Sanocki Skansen. Prace przy obiekcie trwały kilka lat. Prowadzone były na podstawie dokumentacji przekazanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. Obiekt, który dzisiaj udostępniliśmy zwiedzającym, jest ze wszechmiar wyjątkowy. Żaden z tego typu drewnianych obiektów nie przetrwał II wojny światowej. A wierna rekonstrukcja XVIII-wiecznej synagogi z Połańca pozwoli wyróżnić nasze muzeum, a zarazem Sanok, bardzo szeroko. Dlatego, że w żadnym polskim ani europejskim muzeum na wolnym powietrzu nie znajdziemy takiego obiektu. Drewniana synagoga ma 22 metry długości i 11 metrów szerokości. W ramach przedsięwzięcia wewnątrz budynku odtworzono m.in. polichromię, witraże okienne oraz pięknie zdobioną szafę do przechowywania tory.
Myśmy chcieli, żeby ten obiekt stanął w miarę szybko, ale też bez szkody dla polichromii, która jest tutaj bardzo ważna i jest cenna, bo zachowały się także fragmenty odrysów, które można było właśnie przenieść na te ściany, żeby to wnętrze było skomponowane prawie w całości, bo tego typu obiekt miał polichromię stuprocentową, był jak po prostu namiot, który rozpościerał nad tymi osobami, które się znajdowały w sali modlitw. My mamy fragment, ale jest to właśnie jako ten znak tego, co było. Połaniecką synagogę pamięta pan Czesław Bogdański. Podobno, że drzewo to było ciemne, to było stare drzewo, no drzewo to było takie ciemne, bo no to jest takie świeże drzewo, to tak, ale tak to podobno było. No. Witraże okienne zostały wykonane przez Krośnieńskie Centrum Dziedzictwa Szkła. Synagoga zlokalizowana jest przy Galicyjskim Rynku, w niedalekim sąsiedztwie Kościoła Katolickiego i Cerkwi Grecko-Katolickiej. Obiekt nie pełni funkcji religijnych, a edukacyjne. To było naszym trochę nawet takim marzeniem, żeby tą wielokulturowość karpacką prezentować w pełni. Brakowało nam tej trójcy charakterystycznej do tych terenów, czyli kościoła, cerkwi i synagogi. Zamknęło się w klamrę, tak? Zamknęło się w klamrę i teraz ten obraz jest, no, można powiedzieć, całkowity. No przecież kiedyś tutaj mieszkali obok siebie i Polacy, i Żydzi, i Ukraińcy. Wyglądać synagogi, jak był tutaj przed wojną, to też jest ważne i też ładne i też szacunowane. Też polski dla Żydów, też Żyd dla Polaków, to on od nowu buduje synagogi, jak był tutaj przed wojną. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jest największą pod względem liczby zgromadzonych obiektów placówką etnograficzną w Polsce. Podzielone jest na sektory z zabudową Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian. Skansen powstał w 1958 roku.